Mam dość tych biednych ludzi. Dobrze, nakręć mnie. Przynajmniej będzie wpis na Insta. O, biedaczko, weź to. To chyba wystarczy. A, to wszystko dla mnie. Dziękuję. I cięcie. Ha, spójrz na to. Ekstra. Nie muszę już żebrać. Ups. O, no nie sądzę. Myślałaś, że dam ci tyle pieniędzy? Ej, dziewczyny, chodźmy. Aha, chodźmy. Nie pójdę do tej głupiej szkoły. A właśnie, że tak. To tyle. To twoja przepustka. Ups. A co to jest? To moja szansa na bycie bogatą. Nie jestem. Możesz się wyrzucić ile chcesz, ale idziesz do elitarnej szkoły. Nie obchodzi mnie twoja sympatia. Ach tak? Chwila, dokąd idziesz? Skoro ci się tak podoba, sam tam idź. Przesuń się. O, twoi rodzice też cię tu przysyłają. Moje współczucia. Bogaci ludzie są tacy dziwni. Ach, jestem spóźniona. Chwila. Przepuść mnie, jestem spóźniona. A ty na lekcję? Właściwie to też jestem uczniem. Agnieszka, czy to twoje prawdziwe imię? No tak, to nie twoja sprawa. Przepuść mnie. Przepuść ją. Wiem, że ukradłaś tę przepustkę, ale pozwolę ci tutaj się uczyć, bo potrzebujemy kogoś, z kogo można się śmiać. Fuj, Zosiu, nie siedzę z nią. Dlaczego ją wpuściłaś? A, za godzinę ucieknie. Czemu tak sądzisz? Bo jej pomożemy. Potrzebujesz pomocy? Tak, nie mogę jej otworzyć. A, dzięki. Masz na imię Agnieszka. Jesteś córką pana Edwarda. Tak. O, to super. Całe życie chciałem cię poznać. Serio? Tak, sorki, muszę iść. Do zobaczenia później. Hej, czy spotkaliście już Agnieszkę? Tak, jest bezdomna. Przed szkołą żebrała. Bezdomną? Jest córką najpotężniejszego człowieka w naszym stanie, pana Edwarda. Kim ona tak, jest? To prawda. Naprawdę, nie jest osobą publiczną i nie lubi bogactwa, więc nie można znaleźć żadnych jej zdjęć. Więc mówisz, że jest bogatą dziewczyną. Dlaczego ma na sobie łachmany? Retro jest modne i jest warte więcej niż wszystkie wasze ubrania. Kim jest Edward? A, jestem najbogatszą dziewczyną w szkole? A mój tatuś jest miliarderem. Dzięki, Agnieszko. Nie masz nic przeciwko, że chwilę będę tobą, prawda? Radzisz sobie doskonale. A ja muszę popracować nad moim wyglądem, bo Agnieszka nie może tak wyglądać. Skarbie, czy to ty? Zaczynałam się martwić. Daj mi spokój. Elko, co się dzieje? No i się zaczyna. Ukradłaś to? Nie. Musimy to zwrócić, to teraz. Nie ukradłam, ktoś włożył do mojej torby. Kochanie, nie mamy na to pieniędzy. No to znajdź trochę, musisz się o mnie troszczyć, mamo. Kochanie, zawsze staram się znaleźć pracę, ale nigdzie mnie nie chcą. No to postaraj się bardziej. Potrzebuję pieniędzy na mundurek, nie mogę nosić tych łachów. Kochanie, mamy pieniądze tylko na jedzenie. Nie będziemy jeść przez miesiąc. Zrobię, co mogę dla mojej córki. Na czym skończyłam? Aha. Halo, cześć. Nadal szukasz gospodyni? Cześć. O, Agnieszko, wyglądasz fajnie. Co? To ma być fajne. Dzięki, Poltku. Możecie mówić mi Elka. Nie podoba mi się moje drugie imię. Mówiłam ci, że to nie Agnieszka. O, Zosiu może nie lubi swojego imienia. Ja też bym chciała zmienić swoje. No jakie? Nie twoja sprawa. Dobra, wystarczy. Udowodnię wam, że Elka jest kłamczuchą. Elko, jesteś bogata, prawda? Tak, nie zdajesz sobie jeszcze z tego sprawy? Dlaczego nie nosisz drogich ubrań? Masz stary telefon i w ogóle... Jej to nie interesuje. Czy jej też nie interesuje dobry wygląd? Wydaję wszystkie pieniądze na szkołę i działalność charytatywną. Moje rzeczy są vintage. Ta spódnica kosztowała 20 tysięcy. O, piękna spódnica, też chcę taką. Przykro mi, to limitowana edycja. O, to ładna spódnica. Cóż, skoro jesteś taka bogata, pewnie masz fajny dom. Tak, i to więcej niż jeden.
Zróbmy imprezę u ciebie. Nie przeszkadza ci to, prawda? No, nie musisz się zgadzać. Jeśli chcesz, możemy spędzić czas w szkole. Aha. To chyba jest za karę. Co? Imprezy szkolne są do bani. No dalej, spędzimy czas u mnie. Dlaczego powiedziałam tak? Gdzie znajdę taki dom? Mama! Witaj, Elko. Mam robotę. Będę sprzątała dom jakiegoś bogatego faceta. Możemy kupić ci nowy mundurek szkolny. Wyślę ci adres, żebyś przyszła po szkole. Fajnie! Wybacz, muszę lecieć. Przepraszam, dzwoniła moja córka. Cóż, jeśli nie masz nic przeciwko, możemy podpisać umowę. Żartujesz sobie? Oczywiście, że nie mam nic przeciwko. Mhm. Świetnie, możesz zacząć. Idę po moją córkę. Aha. O, zaczynajmy. O! Cześć, wejdź. O, właściciel musi być naprawdę bogaty. Tak, pan Edward jest wpływowy i miły. Pan Edward? Znasz go? Tak. Coś słyszałam. Co ty robisz? Przestań. Daj spokój, mamo, nawet tego nie zauważy. Moja córka nie jest kłamcą. Poza tym nowa szkoła ma na ciebie zły wpływ. Czemu nie weźmiesz mopa i mi nie pomożesz? Bogaci ludzie nie sprzątają. Nie jesteś bogatym człowiekiem. Jeszcze nie, ale będę bogata. Słuchaj, ile razy mam mówić? Nie chcę, żebyś spędzała czas z tym facetem i nigdy więcej nie uciekaj ode mnie. Jesteś taki denerwujący. Chcę żyć normalnie, nie chcę tego bogactwa. Pakuj swoje rzeczy. Jedziesz ze mną w podróż służbową. Nastolatki. Rozumiem cię. Nawiasem mówiąc, to moja córka, Elka. Cześć, Elko. No, skończyliśmy. Dobrze, proszę, to jest dla ciebie. Nawiasem mówiąc, moja córka i ja wybieramy się w podróż służbową, więc miej oko na dom. Mam nadzieję, że kiedy tam dotrzemy, będzie tak czysto jak teraz. Pewnie, możesz na nas liczyć. Agnieszko, gdzie jesteś? Samolot odlatuje za godzinę. Dobrze, idziemy. Życzę udanej podróży. Dzięki. Mamo, dlaczego jutro ja nie posprzątam, a ty trochę odpoczniesz? Co się stało, z bogaci nie sprzątają? Wiesz co, myliłam się. Żeby być bogatym, trzeba na to zapracować. Miło. Mamy umowę? No, dobrze, ale jeśli coś zaginie... Nic nie zaginie, nie będę kradła. Dobrze. Ach, jestem zmęczona, chodźmy spać. Jutro mam szkołę. Tak, chodźmy. Aha. O, to będzie najfajniejsza impreza w historii. Potem Zosia będzie mnie błagać, żebym została jej przyjaciółką. Musimy tylko udekorować dom. Mamo, przepraszam. Zarobisz pieniądze, ale jest tylko jedna szansa, by zaskoczyć wszystkich i urządzić najlepszą imprezę w historii. Jesteście zaproszeni na moją imprezę! O, zaproszenia na kartonie. To jest ekologiczne. Tak, to trend sezonu, nie słyszałaś? Zosiu, denerwujesz mnie. Jeśli ci się nie podoba, odejdź. Tak, Zosiu, wystarczy. Elka jest jedną z nas. Czy ci się to podoba, czy nie? Dobra, przyjdę. Dobrze, świetnie. Do zobaczenia wieczorem. Po prostu nie wiedziałam, co będę robiła wieczorem, a idę na imprezę. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć pretekst dla rodziców. To nie będzie dobre przyjęcie. Jeśli ci nie pozwolą, Zosiu, nic nie stracisz. Pytanie. Dlaczego tak bardzo nie lubisz Agnieszki? Chciałem powiedzieć Elki. Aha. Nie wiem, jest nieco dziwna. Wiesz co, myślę, że zmienisz zdanie po imprezie. To się przekonamy. Musimy już iść. Cóż, jestem pewna, że jestem bezpieczna. Ha. Teraz poznamy prawdę. Więc... Ha. To jest ciekawe. Zosiu, to ja! O, wejdź. Patrz tutaj. No, co ja widzę? Pana Edwarda. Znowu to robisz, daj im spokój. Posłuchaj mnie. Zamieniam się w słuch. Pan Edward wyjechał wczoraj w podróż służbową. To straszne, może dlatego Elka urządza imprezę u siebie. Tak, tylko że wyjechał z córką. Co? Pan Edward i jego córka byli widziani na lotnisku. Co? Są jakieś zdjęcia jego córki? Szukałam, wszystkie są od tyłu. Więc kicha. Może leciał sam. Nie wydaje mi się. Dobra, plan jest taki. Dzwonię do jego kierownika i mówię mu, że widzę, że ktoś włamuje się do domu. Jeśli Elka jest jego córką, to ma kłopoty tylko z powodu imprezy. Tak, a jeśli przyjedzie z córką, Elka zostanie oskarżona o wtargnięcie.
i pozbędziemy się jej na dobre. Albo przyznam, że jest bogata. Jesteś genialna. O, sorki, muszę iść. Pa. Pa, pa. Muszę zadzwonić do menadżera pana Edwarda. A, chyba jesteśmy. Cześć! To jest twój dom? Tak, mamy pieniądze. Osiu, odpuść. Ale fajny dom. A gdzie jest reszta? Zaraz tu będą. Czy będziemy czekać na imprezę na wszystkich, czy może ją rozkręcimy wcześniej, co? Możesz wejść, wszystko jest gotowe. Cóż, jesteś przekonana? Przyznaję, myliłam się. Zastanawiałam się, czy masz kogoś. A jeśli masz na myśli chłopaka, to a, nie. Jesteś zabawna. Wiesz co, podobasz mi się. Umówimy się. Ja też cię lubię. Możecie nie robić tego przy nas. Elko, muszę ci coś powiedzieć. Naprawdę przepraszam, że się nad tobą znęcałam. Jesteś całkiem fajna. W porządku, to nic takiego. O, ktoś przyszedł. Tak, ktoś przyszedł. Aha, witaj w moim domu. Ha. Co tu się dzieje? Co wy tu robicie? Kim są ci ludzie? Witam, panie Edwardzie. Jestem Poldek, jestem twoim wielkim fanem. Nawiasem mówiąc, masz wspaniałą córkę. Znasz ich? Pierwszy raz ich widzę. Mam na myśli twoją córkę Elkę. Jaką Elkę? Agnieszka jest moją córką. Przepraszam, chciałam powiedzieć, ale... Mówiłam wam, że jest zwykłą żebraczką. Ojku, posłuchaj mnie! No już. Ups, dokąd papa. Idziesz? Chwila. Nadjeżdża policja i będziesz musiała im wszystko wytłumaczyć. Puść ją, tato. Nie każdy ma szczęście, że urodził się tak bogaty jak ja. Dobrze, wynoś się stąd i nie chcę cię więcej widzieć przy niej. Dzięki. O, czuję się tak głupio. Dlaczego to wszystko wymyśliłam? O czym jeszcze kłamałaś, Elko? Czy to w ogóle twoje prawdziwe imię? No tak. Chciałam być taka fajna i niesamowita jak wy. Po co w ogóle z nią rozmawiasz? Ona na ciebie nie zasługuje. Masz rację. Poproszę o twoje wydalenie. Nie chcę chodzić do szkoły z żebraczką. Przegrę. Kłamca! Strach, wróble! Nie będziesz ani piękna, ani bogata. No ej, przestańcie! Dobrze, chodźmy. Już przeprosiłam. Kiedy byłam bogata, lubiłeś mnie, a teraz... Słuchaj, nie podobało mi się twoje bogactwo. Polubiłem ciebie. Ale problem polega na tym, że nie mogę znieść kłamliwych dziewczyn. Przepraszam. Poldku! A jeśli wygram konkurs i naprawdę się wzbogacę, czy będziesz ze mną? Ty, wygrasz! Nie rozśmieszaj mnie! Elko, o jakim związku mówisz? Obudź się, nie ufam ci. Tu wcale nie chodzi o pieniądze, tylko o ciebie. Po co tracisz na nią czas? I pamiętaj, będę cię zastraszała, dopóki nie zostaniesz wyrzucona. Jestem taka głupia. Dlaczego skłamałam? Cóż, naprawię to. I musisz mi pomóc. Udowodnię, że jestem najpiękniejszą syreną. Chyba nie jest tak źle. Nie, trzeba to trochę poprawić. Ale co zrobić z tym? Chcesz być piękną syreną? Kto to? Skąd dochodzi ten głos? A, co? Okropne! Znowu się znęcają. Mam coś dla ciebie. Pudełko na kosmetyki syreny. Matko, chcę to! I kosztuje tylko 1000 dolców. To wszystko, co mam. Tak mało? O, będę syreną. Tylko tyle? No dobra, zaczynajmy. O, Sebastian, czy przyszedłeś pomóc mi zostać syreną? Pom, 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 pom. Od
czego muszę zacząć? Pryszcze? Zgadzam się. Wyglądają okropnie, ale jak się ich pozbyć? Auć, to bolało! Ale czysto. Sebastianie, czy możesz mi jeszcze trochę pomóc? O, tak! O, au! Au! O! Oj, 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 aha! O, moja twarz jest taka czysta, ale potrzebuję nawilżenia. O! Na, 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 na. Na, na, na. O, potęga oceanu nawilży moją twarz. O, hej, hej. O. And where's your sister? Już niedługo zostanę syreną. Aha. O, moja skóra stała się taka miękka. Jak się masz, Sebastianie? A, ty odpoczywaj, a ja zajmę się... wąsikiem. Au! O, au, au, au! Czy jest jakieś mniej bolesne leczenie? To chyba jest to. Łaskacze. Myślę, że tu też mam dodatkowe włosy. Ale wiem, jak sobie z tym poradzić. Jest tak gładko. O, co to? Chyba chwilę nie czyściłam nosa. Potrzebuję twojej pomocy. Dzięki, rybo. Sebastianie, pomocy! Podoba wam się? Mogę wygrać ten konkurs? Ekstra! Teraz mogę oddychać i wąchać. Właśnie, co to za dziwny zapach? Mój oddech. Tutaj nic nie ma. Muszę coś wymyślić. Wow. Jak mam kupić te wszystkie rzeczy, skoro nie mam pieniędzy? Chcę to. I to. I to też chcę. Chcę wszystko. Jaka piękna jestem. A dzięki tym rzeczom będę jeszcze piękniejsza. Ej, masz niezły sklep. Co ty tu robisz? Patrzyłam, jakie to jest piękne. Macie ciekawe rzeczy. Naprawdę. Myślę, że próbowałaś coś ukraść. Ja? Kraść? Nigdy w życiu. Proszę, pomogę ci nawet wszystko ułożyć na miejsce. Po co ci to wszystko? Chcę tylko wygrać konkurs najpiękniejszej syreny. Ani słowa więcej. Więc potrzebujemy tego. Tego. Co ty robisz? Pomagam ci być lepszą. Nie, nie mam takich pieniędzy. Podaruję ci to. O, dziękuję. To najlepszy prezent na świecie. Jeśli nie wygrasz, jesteś mi winna pieniądze. Na pewno wygram. Oj, tak. To na czym skończyłam? Co to za zapach? No tak, zęby. To łaskocze. Zabierajmy się za sprzątanie. No dobrze. Co my tu jeszcze mamy? Trochę się boję. Co za biały uśmiech. Prawda, Sebastianie? Pięknie.
Co to? Jest lato, czemu mam śnieg? A, to jest łupież? Natychmiastowo potrzebuję prysznica. O, aha. Wow. Sebastianie, idziemy popływać. A skąd ty się tu wziąłeś? Uzdatnianie wody na dziś się skończyło. Plop, 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 plop. O, teraz wyglądam jak syrena. Kolejnym krokiem jest makijaż. Myślę, że mama mi w tym pomoże. Mamo, mamo, obudź się! Co jest? Muszę zostać syrenką. Czemu? Na konkurs najlepszej syrenki? No dobrze, pomogę ci. Zdecydowanie jestem teraz syreną. Jaki chcesz mieć makijaż? Napisz w komentarzu. Jaki kostium założysz? Nie wiem. Wybierzmy coś. Aha. No dobrze. To jest brzydkie. To nie to. To też nie. A, to jest porażka. Co my teraz zrobimy? O, wszystko jest pomieszane. Dlaczego smutkasz, mistrzu? Nie mam kostiumu na konkurs syreny. To jest kostium syreny. Tato, jesteś najlepszy. O, dziękuję, kochanie. Jest tak, jak sądziłam. O, jestem prawdziwą syreną. To mogę iść? Muszę dziś wygrać. Będę najlepszą syreną. Nie, bo ja. Odejdź. Nie chcę was powstrzymywać, ale ja też chcę się zapisać. Aha. No to gdzie jest konkurs? Jest tutaj. Wygrywam. Czekajcie na mnie. Kim jesteś? Jestem Elka i też będę uczestniczką. Dobrze. Wygrywam. Elka! O nie. Wierzę. Oprócz korony jest mnóstwo nagród. Dziękuję. O, dziękuję. Dzięki. I klucze do własnego pokoju. Witaj, nowe życie. Przepraszam, jak dostać się do pokoju numer 3? Hej. O, cześć. Jestem Rysiek. Jesteś tu nowa? Tak, jak dostać się do pokoju numer 3? Proszę. O, dziękuję. Cześć, Ryśku. Zapomniałeś, kto jest najpiękniejszy w szkole? Oczywiście, że nie zapomniałem, tak. Jestem też najsilniejszy. Dobrze. Nie w tę stronę. Co ty tu robisz, przegrywie? To jest mój chłopak i mój pokój. Nie jest tylko twój. Nie ma mowy, zamierzam tam mieszkać sama. Nie, ja tam będę mieszkała. O, jest pięknie. O, moje łóżko. Moje, ty śpisz tam. O nie, nie śpię tam.
No nie wiem, to nie mój problem. Ha. Czy to miejsce było sprzątane przez ostatnie 100 lat? A. To jest takie staroświeckie. A. Gdzie to powinno być? Za oknem? O! O, to jest nawet lepsze. Nadal jest brudno. Ma błyszczeć jak dno oceanu. To jest piękne. Aha. Brakuje tylko jednego szczegółu. Jakiego? Odświeżacza o zapachu morza. Bo to jest bardziej jak toaleta. Myślę, że nadszedł czas, byś i ty się odświeżyła. Ach tak? Chyba coś tu śmierdzi. O, no tak, twój chłopak. Jak ty... A masz! Mamy to? Jeszcze nie skończyłyśmy, chodźmy. O czym one rozmawiają? Muszę zobaczyć. W naszej szkole nie ma miejsca dla cieniasów. A masz paskudne potworze. Puść się go! Spójrz, w naszej szkole jest kolejny. O, to moja szansa! Nie można krzywdzić słabszych. Gdzie on jest? Uciekł. Czemu muszę robić wszystko sama? Czuję się. Co tu się ukrywa? Nie, proszę. Pomogę ci z testem. Tylko nie płacz. To ty będziesz płakał. Może z projektem? Nie. Potem chyba pójdę do szafy. Tak. Nie, nigdzie nie pójdziesz. I nie waż się robić tego innym uczniom. Co? Dowiesz się. Myślę, że dojdzie do walki. Walka? Jaka walka? Wszyscy wracajcie na zajęcia. Do zobaczenia później. Na zajęcia. O, Ryśku. Ryśku. A, teraz ćwiczę na siłowni. O, brawo, Ryśku. Dalej. Dobra robota. Jesteś taki fajny. Jest taki przystojny, ale nie zwraca na mnie uwagi. O! Ryśku! Dobra, spadać. Teraz pokażę wam, jak zdobywa się jego serce. Ha? Hej, co dziś robisz? Trenuję na siłowni. A co z jutrem? Trenuję na siłowni. Hej. No dobra. Nie zamierzasz zaprosić mnie na randkę? Nie rozumiesz. Zawsze ćwiczę na siłowni. Świetnie. Chcesz iść ze mną do kawiarni? Chcę iść z tobą do kawiarni. Muszę ją powstrzymać. O, hej. O, jesteś taki przystojny, taki mądry. Pójdziesz ze mną na randkę czy coś? No, jeśli nalegasz... W tej szkole jestem jedyną osobą, która może być w związku. Zignoruj to. Nie potrzebujesz jej. Ale ona jest... Ona kłamie. Potrzebujesz tylko mnie. Zgadza się. Widzę, że jesteś piękna. Och, czemu życie jest takie niesprawiedliwe? Czemu mam takiego pecha? Hej, Ryśku. Mówiłam ci, że nie jestem zainteresowany. Chcesz iść ze mną do kawiarni? O, bardzo chętnie. O, to nie jest siłownia. No nie, nie zawsze chodzi się na siłownię. Coś podać? Wezmę sałatkę. Zjem sushi. Racja, ja wezmę sałatkę, ale sałatkę sportową. Jasne. Jesteś taki zabawny.
A, tu jesteś. Pokażę ci romantyczną kolację. Ehem, co pani tu robi? Cicho, odstraszysz wszystkie ryby. Kim jestem? Czy jestem wampirem? Nie, tylko cię ugryzłam, żebyś mi nie przeszkadzała. O, trochę tak. Dobrze sobie radzisz. Tak, ja też. Twoje zamówienie. O. Gdzie jest drugi kelner? Zachorowała jej rybka. Poza tym jest poza miastem. Wystarczy, dobrze? Już! Czy mogę tu dostać trochę czosnku? Czosnek? Gdzie? A! To ty powinnam wiedzieć. Więc nie mam dziś czosnku? Jak jeszcze sałatkę? Jest słona. Jesteś niepoważny, mieszkam w oceanie. Tam jest dużo soli. Aha, tak. Jeszcze ci pokażę. Nie mogę znieść tej Elki. Co mogę wymyślić? Nie. Za dużo. Zosiu, zobacz, co przyniosłam. Ach, zabierz to. Nie lubisz czosnku? Zabierz. Oj, co to? Teraz oberwiesz. Udało się. Gdzie ja jestem? Co się ze mną dzieje? Nie wierzę. Obudziłaś się. Natychmiast powiadomię twoich rodziców. Co to jest? Nic, nie wstawaj. Byłaś w śpiączce od 15 lat. Proszę bardzo. 15 lat? Tak, 15. Dlatego potrzebujesz odpoczynku i relaksu. Główną nagrodą jest nie tylko korona, ale także $1 000 000. Co to za nonsens? Jaka śpiączka? Muszę iść na konkurs. Chwila, jaki konkurs? Trzeba zakazać telewizorów na oddziale. Co za głupi dowcip po śpiączce. Myśleli, że to kupię. Dlaczego, skoro jestem w śpiączce od 15 lat, Edward nadal jest kujonem w szkole? Wow! Co ty niby sobie wyobrażasz, co? No już, Edwardzie, każdego dnia się z ciebie śmiejemy. Aha. Właściwie to jestem pan Edward. Dyrektor tej szkoły. Nie wierzysz? Proszę. A tutaj. Tak, tak. Edward Śmierdziel jest teraz dyrektorem. Aha. Co? Co? Nazywała mnie tak tylko mama i Zosia. Zosia! Wyszłaś ze śpiączki? Zabieraj ode mnie łapy, aby nikt tego nie widział. Nie martw się, to nie wstyd. Jestem teraz dyrektorem. Co? Czy naprawdę jesteś dyrektorem? Tak, mam teraz ważne spotkanie. Tam. Bla, bla, bla. Ważne spotkanie. A! Jak oni śmieli o mnie zapomnieć? Wkrótce sobie przypomną, kto jest królową. Bierze piłkę i... tylko na wiersz. No, oto jestem. Zdjęcia i autografy ustawcie się w kolejce. A właściwie to kim jesteś? To dziewczyna, która wybudziła się ze śpiączki. A. Ja jestem najpopularniejszą dziewczyną w tej szkole. To moje miejsce. Przesuń się. Właściwie to ja siedzę tutaj. Znajdź puste miejsce. Nie, to moje miejsce. Ej, czekaj. Czekać na co? Właściwie to jest... Właściwie... Ja... Moje ulubione biurko. Co to jest? Nareszcie. Myślałam, że zapomnieli, że jestem popularna. To jest limitowana edycja pióra i notatnik. Dobra, nie dotykać. Zniszczycie to. Chciałam tylko zobaczyć. W porządku, wszyscy na miejsca. Dobra, dlaczego nie jesteście gotowi na zajęcia? Wyjmijcie swoje laptopy. A.
Przepraszam, czy nie potrzebujemy zeszytów i długopisów? Ja nie mam laptopa. A, to ty wybudziłaś się ze śpiączki. Używam laptopów od dłuższego czasu. Proszę. Może potrzebujesz pomocy, żeby się odnaleźć? Nie, dziękuję. Czy ja jestem głupia, czy coś? Miałam tysiące takich laptopów. Lepszych Dobrze, niż ten. Super. Aha. Ponieważ wszyscy są gotowi, to zrobimy test. Pomóż mi. Ty wiesz wszystko, nie rozpraszaj mnie. No cóż, dam radę. Dobrze, koniec lekcji. Ale porozmawiam o tobie z dyrektorem. To wszystko twoja wina. Muszę iść. Co ty robisz? Pierwsza to zauważyłam. Wcale nie. I tak nie wygrasz. Po co próbować? Ty nie wygrasz, dziwaku. Mam cię dość. Ty... Dobrze, co tu się dzieje? Zosiu, Lindo, przestańcie. Powiedziała, że nie wygram konkursu. A ona powiedziała, że jestem dziwakiem. I o to się kłócicie. Usunę was obie z konkursu, jeśli to się powtórzy. Nie powtórzy się. Dobrze, wracajcie do klasy. Najwyraźniej mnie nie docenia. Dobrze, że mam lepsze karty. Zosiu, powiedziałem ci, żebyś poszła na zajęcia. Już idę, nudziarzu. Czy coś mówiłaś? Nie, wydawało ci się. Dobrze. Wracaj do klasy. Właściwie to jestem dozorcą. Dobrze, nie krzycz na mnie. Jestem dyrektorem. Po prostu nie wie jeszcze, z kim ma do czynienia. O, no to zaczynamy. Już raz byłam królową tej szkoły i teraz też będę. Dość. Korona będzie moja. A oto moja zwycięska sukienka. O nie, już czas. Dobrze, przebiorę się na miejscu. Lindo, jesteś taka piękna. Na pewno wygrasz ten konkurs. Jeszcze nie widzieliście mnie. Hej. Oto jestem. Królowa szkoły. Ojejku, nie mogę cię pokonać. Jesteś królową szkoły. Cieszę się, że zrozumiałaś. Jesteś tylko królową śmieci i łachmanu. Co się stało? Moja sukienka jest stara i podarta. Dobra, mam coś dla ciebie. Tutaj. Właściwie chciałem ci to dać 15 lat temu. Ale wtedy nawet bym na ciebie nie spojrzała. Zamierzasz to otworzyć, czy nie? No dobrze. Wow, jest przepiękna. W niej na pewno wygram. A ona nawet nie podziękuje. Dziękuję. Okej, zwycięzcą konkursu piękności jest... Czekaj chwilę. Co tu robisz? Przyszłam po koronę.
Zwycięzcą jest Zosia! Ale to jest moja korona! Ale ona jest ładniejsza od ciebie. Wygrasz następnym razem. O, bezpiecznie. Już czas. Czemu nie chcę działać? Co? Tak po prostu. O, od teraz jestem królową szkoły. O, wiedziałam. Ups. Znowu nosisz moją koronę. Oddawaj. Pobawię się i oddam. Sama tego chciałaś. Mamo, tato, jestem królową szkoły. Misja nieudana. Cel został znaleziony. Mam koronę. Kto jest królową? Ja jestem królową. Co to? Syrena? Gdzie? Mam cię. Jesteś zatrzymana. To nie ja. Ja byłam... Nie ja. No jasne. Ale ja nie mogę. Przestań, to moja siostra. Tak, to moja siostra. Snajperzy odwołane. Lusiu, korona. Jak ci się podoba mój nowy system bezpieczeństwa? Jest fajny. Hej, Alanie. Zgadnij, z kim się spotykam. Z mamą po szkole? Nie, z królową szkoły. A daj spokój, wymyślasz to. Serio? Czy ona o tym wie? Jeszcze nie, ale mam plan. Porwać ją? Co? Porwać ją? Nie. Szkoda. Idę umówić się z jej siostrą. Z Lusią? O, ty tak na serio? Aha, co? Cóż, powodzenia. Ale pomysł porwania był lepszy. Hej. Czy ty do mnie mówisz? No, a do kogo? Nie ma tu nikogo innego. Pierwszy raz przywitałeś się ze mną. Umówimy się? Co? Ty? Randka? Randka! Tak, tak. Zrobisz to, czy nie chcesz? Muszę to przemyśleć. Zgadzam się. Gdzie pójdziemy? Może do ciebie. Zosia jest w domu? Zosia, nie wiem, gdzie ona jest. Najpierw chodźmy do kawiarni, do kina, na karuzelę. No to chodźmy. Jakie kwiaty lubi Zosia? Co? Jakie kwiaty lubi Zosia? Nie wiem. To jest przepyszne. Jaką muzykę lubi? Nie rozumiem, co mówisz. Mówię, nie wiem. O, ciasto. Czy Zosi spodoba się ten film? Mówię, czy Zosi... Tak, tak, to bardzo fajny film. Oglądaj. O, to takie słodkie. Więc jak twój plan? Jest w toku, już prawie. Jejku, chodź. Zosia, może lubisz filmy? Co? Do mnie mówisz? Ja... Ty... Może powinniśmy... O, Zosiu, to mój chłopak. Nie rozmawiaj z nim, dobrze? To potrafi mówić. Czemu do mnie nie dzwonisz? W każdym razie, czemu muszę sama nosić plecak? A gdzie pojedziemy dzisiaj? Lusiu, musimy się rozstać.
A rozstaliśmy się tylko na 5 minut i tak jakoś to wyszło. Zawsze będziemy razem, zawsze! Nie chcę! Nie krępuj się, powiedz wszystkim, że jesteś moim chłopakiem! O, gdzie jesteś? Z całym tym postępem zostaniesz sama. Ty też! Ale przynajmniej mam koronę. A ty? A wiesz, ilu ja miałam chłopaków? A co dziś robisz? Idę sobie. Sukces. Czy pójdziesz ze mną na randkę? Właściwie jestem zajęty. Jestem dyrektorem. Przepraszam. Dobre. O, zastanawiam się, co da mi Zosia. Pewnie koronę. Zosiu! Czego krzyczysz? O, no więc... Co? Gdzie? Co? Zapomniałaś o moim urodzinowym prezencie? A, 100 lat. Zapomniałaś. Mam dla ciebie inny prezent. Co to jest? Będziesz przyjaciółką królowej szkoły. Ale ja jestem twoją siostrą. A będziesz przyjaciółką. Chodź. Właściwie są moje urodziny. Mogę dostać coś lepszego? Mogę to spryskać bitą śmietaną. Chcesz? Nie, nie sądzę. Lusiu, chodź tutaj. Ja? Do ciebie? Aha. Siedzimy jak prawdziwe siostry, nie? Przyjaciółki. Tak, tak. O, a co to? Owsianka. Jak u wszystkich. Przyjaciółka królowej szkoły takich rzeczy nie je. Weź burgera. Oczywiście, Zosiu. Dla ciebie wszystko. I kole. O, Co powiesz na odrobinę bitej śmietany? Nie, nie, nie. Co za obsługa? Królowa szkoły i jej przyjaciółki zasługują na coś lepszego. Zosiu, piątka. Lusiu, nie ma tu ani jednej poprawnej odpowiedzi. Dwuja. Ale próbowałam. Chwila, chwila. Zapomniałaś? To moja przyjaciółka. A, no tak, prawie zapomniałam. Lusiu, piątka. Tak! Chodźmy. Dzisiejsza korona trafia do najlepszej przyjaciółki królowej szkoły. Tak, moje marzenie się spełniło. Dla ciebie wszystko, moja przyjaciółko. Koniec. Urodziny się skończyły. Ale dalej jesteśmy przyjaciółkami, prawda? Już nie. Teraz moją przyjaciółką jest... ty. Aha. Proszę, Melciu. O, to moja korona. Aha. O, od teraz jestem Zosią. Jestem królową szkoły. O, jestem Zosia. Jestem królową szkoły. Hej. Chcesz zrobić zdjęcie? Nie, jesteś dziwna. Co za dziwny fan. Dziewczyny, jestem Zosia. Zrobimy sobie zdjęcie? Nie. Co się dzieje? Może Zosia nie jest taka popularna? Uwaga, uwaga! Poznajcie królową szkoły! Nareszcie przypomnieli sobie o mnie. Tak, już jestem. O! O! Starczy już. O, Zosia! Hej, czterooki. Odczep się. Prawdziwą królową. Gdzie jest moja siostra? Tu jestem. Oczywiście jestem królową szkoły, ale tego już za wiele. Co ty masz na sobie? Gdzie? To ubranie, korona. To moje. Korona i ubrania. Zdejmij je. Tutaj? Mamo! Tato! I co, zadowolona? To jest dla ciebie lepsze. Dobra, jestem spóźniona. A na lekcję? Na sesję zdjęciową. Jestem królową, nie? Jak ja mam w tym chodzić? Lusiu, widziałaś Zosię? Nie. Dziwne, niedostępne. Zosiu?
Zosiu! Zosiu, gdzie jesteś? Bądź cicho. A, kto tam? A. Chodź tutaj. Gdzie? A, tutaj. A, aha. Jesteś sama. Zgubiłaś ogon. A, jaki ogon? Nieważne. Co tu robisz? Ukrywam się przed fanami. Jakimi fanami? A, nie ukrywałabym się. Bycie królową jest takie fajne. Mm. Chciałabym nią być. Super, gratulacje. Teraz jesteś królową szkoły. Brawo. Co? To takie proste? Aha. Dziękuję. O. Dobra, ale nie krzycz. Jak wyglądam? Super, zajmuj się swoimi królewskimi sprawami. Nara. O, aha. Jestem królową szkoły. Jestem królową szkoły. Czego chce królowa szkoły? Piątki. Oto ona! Ona! Złapać ją! Zosiu! 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 Wasza wysokość, przynieśliśmy coś do ciebie. Rozgość się. O, dziękuję. Oczywiście, nie potrzebuję tego. To nie wszystko. A? Królewski tron? A, nie chcę. Nie, pomożemy ci. A! Tak lepiej. Witaj, królowo! Mamy nadzieję, że spodobało ci się nasze przyjęcie. Niech żyje królowa wysypiska! Co to za żarty? Zosiu, co tu się dzieje? Witam nowego ucznia. Jestem Lusia. Natychmiast przestańcie. I zaczynamy lekcję. Dziś mamy test. Możesz korzystać z tego biurka, Lusiu. O, dziękuję. Przepraszam. Mam nadzieję, że się zaprzyjaźnimy. Nie sądzę. Wkrótce stąd znikniesz. Witam moich widzów. Dziś idę na WF. I kupiłam do niego specjalną nową sukienkę. Jest z limitowanej edycji. Tylko ja i Rihanna mamy takie. Co? Zostańcie z nami. Co? Taka sama kiecka? Lusia! Skąd wzięłaś taką piękną sukienkę? A, to sama zrobiłam. Rihanna ma taką. Pożałujesz kradzieży trendów innych ludzi. Zobaczymy, jak teraz sobie poradzisz. Ktoś zapomniał ścierki do podłogi. Chwila. To moja sukienka. Moja... Nie, jest za wcześnie na koleżanki w szkole. Ale co mam ubrać na zajęcia? Nie mam mundurku cheerleaderki. Cóż... Czy chłopcy nie piorą tych kostiumów? Oby nikt mnie nie rozpoznał. No to zaczynajmy! A może zagramy piłkę nożną? Panie Adamie, jesteśmy cheerleaderkami! A tak, szkoda. Gdzie jest nowa? Wróciła do szkoły dla żebraków, bo na tą ją nie stać. Czy coś? No to kto? Witam wszystkich! No, zacznijmy trening! Odsuń się! Bardzo dobrze! To jest rower treningowy! To nowy rekord! Teraz podnoszenie ciężarów! To jest bohaterem. Czas na zdjęcie kasku. Lusia! Czy to ty? Wow, ojejku, co za zaskoczenie. Witam wszystkich. Dzisiaj dostajesz piątkę i zaproszenie do dołączenia do naszej drużyny. Dziękuję. Lusia zasługuje na gromkie brawa. To było metalowe. Rozdaj testy, Zosiu. Znacie odpowiedź?
Sam nic nie wiem. 8, 1, pst. Pomóc wam z testem? Co? Już skończyłaś? Tak, trzymaj. Wow, super. O? Skąd to masz? Od Lucy. Hej, pst. Daj mi to. Uważaj, nie naciskaj, zmiażdżysz mi koronę. Jeśli ci się nie podoba, usiądź gdzie indziej. Co? Ja? Powiedz to jeszcze raz. Dobrze, zrobię to. Pomożesz mi, Lusiu? Jasne. 5, 4... Mnie też. Aha, 37. Łap, Edwardzie. Au. No, 37. Samej też mi dobrze. Daj mi to. Oszukiwanie nie jest dobre, Zosiu. Przecież wszyscy oszukują. Pomagaliśmy nowej dziewczynie. Aha. Tak. Starczy. Dzwonię do twojego ojca. Serio? Tak. W szkole brakuje rozrywki. Ale kiedy jesteś królową szkoły, wszystko jest możliwe. Wchodźcie. Hop, siup. Wow, to jest ekstra. Och, czego stoicie? Mieliśmy grać. Ty tak. Pierwszy. Zosia! 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 Śmiało, Zosiu. No ej, ruszaj. Ja przegrałem. Gdzie są książki i gry? Podręczniki i książki należą do przeszłości. Wirtualny świat to jest nasza teraźniejszość. Przegrywasz. Spokój, Edwardzie. Zagramy? Ze mną? No tak. Nie lubię gier komputerowych. Szkoda. Królowa szkoły by zagrała. No dobrze. Daj mi pada. No to zaczynamy. 3, 2, 1, start! Dobrze. Dobrze. Tak, tak! Nie, to przypadek. Jeszcze jedna runda. Zosia przegrała? O, nie wierzę. Patrzcie, runda druga. O, przepraszam. Jedyną rozrywką, jaką miałam, to była konsola. Wystarczy. Jesteśmy w szkole. Czemu wszystko musisz rujnować? Ty to zaproponowałaś. Aha, ale... No bo ty, ja, tego... Po co ci to tłumaczę? Koniec gry. Ha? Lepiej przegraj. O, chipsy. Ha, chcesz trochę? Jasne. Jesteś taka piękna, Lusiu. Mam nadzieję, że podoba ci się mój prezent. Cześć, Jacku. Jak leci? Co ty robisz? Ja idę na zajęcia. Co masz w ręce? Nic. Zobaczmy. To nic Daj takiego. Daj mi to. Chemia. Nienawidzę jej. Jak miło. Czy to dla mnie? Zróbmy zdjęcie. Zosia. Cześć, Lusiu. Aha. Możesz pójść. Nie widzisz, że robię zdjęcie z nowym facetem. Przeszkadzasz. A myślałam, że pójdziemy razem na matematykę. Tak. Myliłaś się. Jacek i ja nigdzie się nie wybieramy. Asio. Siosio. No dobrze, Jacku, to daj mi moją książkę. O, to byłaś ty. Przepraszam, jest trochę uszkodzona. Pasuje do ciebie. O, proszę. To nie ja. To my. Myślałam, że się przyjaźnimy. Dobrze, wybacz. Idź już. No to o czym my mówiliśmy? O tym, że jesteś strasznie samolubna, a ty zachowujesz się naprawdę głupio. Chwila, moment. Lusiu, co? Zaczekaj, Lusiu. To pomyłka. Wracaj do swojego świata. Od razu lepiej. Muszę się jej pozbyć. I chyba wiem jak. To jest paskudne. Ale niech wiedzą, jak ona śmierdzi. To było ohydne. Muszę umyć ręce. Manat. Skąd ten dziwny zapach?
Kto to zrobił? O, patrzcie, patrzcie! Co to za smrodek z naszej szkoły? Rozrzuca śmieci tam, gdzie żyje. O, nieprawda! Prawda, prawda! Oj, co to za zapach? Nie spodziewałem się tego po tobie, Lusiu. Powinniśmy wezwać dyrektora. Niech on tym się zajmie. Tak, tak, wyrzućcie ją ze szkoły. To twoja wina! Twoja! 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 Dobra, cicho! Co tu się dzieje? Lusia trzyma śmieci w swojej szafce. Lusiu, jak to wyjaśnisz? To nie ja. Ja... A co z tym? A to? Ha? Co to? Co ty tam masz, Zosiu? Lusia mi ukradła. Zosiu! Co? Nie! To byłaś ty? Widziałeś to? Wyjdźcie wszyscy! A twoja szafka zostanie posprzątana. Dziękuję. Co? Nie zrobię tego. Czy powinienem zadzwonić do twojego ojca? No dobrze. Miło to słyszeć. I po co przyniosłam tyle śmieci? Nie, nie filmuj tego. Wyłącz Widzę wszystko, to. Zosiu. Dlaczego mnie filmuje? O, marzę o pójściu na koncert Marysi. Szkoda, że nie mamy biletów. Wow, Zosiu, skąd masz miejsca VIP? Pójdę z tobą. Jeszcze czego? To miejsce dla popularnych. Też idziecie na koncert, tak? Jakie też? O, to moja przyjaciółka i... Bla, 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 bla. Nie interesuje mnie to. Gdzie są wasze bilety? Nie mamy. Żaden problem. Zabiorę was. Marysia jest moją przyjaciółką. Przyjaciółką? Chodźcie ze mną. Chodźmy. Świetnie. Potrzebuję zdjęcia z Marysią. Odsuń się. Nic nie widzę. Z drogi. Mam miejsce VIP. Chcę zdjęcie. Zapraszamy na scenę. Moją przyjaciółkę Lusię. Co? Kogo? Cześć wszystkim. To wspaniały koncert, Marysiu. Mogę zaprosić znajomych? Oczywiście, że tak. Chodźcie, laski. Wow! Wow! To są kpiny. Widziałeś to? To Lusia, przyjaciółka Marysi. Tak, Lusia jest fajniejsza niż Zosia. Myślę, że Lusia będzie następną królową szkoły. A Zosia jest przegrywem. Hej! O, hej! Nic ci nie jest, Zosiu? Nie widać. Wszystko gra, idź do znajomych. Żartują sobie. Skończyłaś? Idź sobie, sio! Naprawię wszystko. Próbowałam. Tak lepiej. Czy wiecie, że Marysia dała Zosi to, bo jest królową szkoły? Co? 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 Sama prawda. Marysia jest moją przyjaciółką. Jakoś mi wyleciało. Nie no, dzięki, ale za co to? Szkoła już ma królową, a ja ją lubię. Zgoda? Zgoda. Lusia jest teraz moją przyjaciółką i mamy dwie królowe szkoły. Jakieś pytania? Czy mogę odzyskać mój zeszyt? Nie. Dobrze. Nie rozumiem, dlaczego dał mi dwóje? Jestem najmądrzejszy, wiesz? Naprawdę jesteś mądry. O, jak fajnie być królową szkoły. Na, na, na. Hej, Lusiu, jesteś taka fajna. Bardzo pięknie. Lusiu, kochamy cię. Jesteś najlepsza. Wystarczy. Podpisz. Zostawcie mnie. Podpisz. Tu na pewno będę sama. Podpisz. Daj nam autograf, daj. To niemożliwe. O, pan Poldek. Lusiu. Pomóż mi. Proszę. Oczywiście, że tak. A.
Co za słodki piesek. Oto ona! Chodźmy! Podpisz! 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 Zostawcie mnie, proszę! Podpisz! Podpisz! Lusiu! Stój! Gdzie jest Lusia? Lusiu! Lusiu! Gdzie jest Lusia? To właściwie było bolesne. Ale tam nikt mnie nie znajdzie. To leży tutaj. Fuj, co to za miejsce? No dobra. Ojejku. Fuj. Najpierw muszę znaleźć jakieś ubrania. Paskudne. Ale to nic. No to możemy zacząć sprzątać. Mam dużo pracy. No dobrze, pozbyłam się śmieci. Wiem, gdzie znaleźć coś nowego. Pożyczymy coś od niej. Cześć! Słyszeliście, że zaginęła królowa szkoły? W porządku, porozmawiamy o tym później. Pa! Dobra, teraz potrzebuję czerwonego. Ej! Niezłe znalezisko. Przejdźmy do rzeczy. Gdzie to jest? Nieźle jak na początek. Moje słuchawki! Hej! Zabrałeś moje rzeczy? Hej, siostrzyczko! Jakie rzeczy? Mam swoje rzeczy. Au! Co jest? Przepraszam. Czego potrzebuję? Nie. To jest do bani. Super. No tak. Ekstra. No to kontynuujmy. Sorki, przyjacielu. Potrzebuję tego krzesła. Au, to bolało! Gdzie to wszystko jest? A co to? To korona królowej szkoły. Ale z nim jest coś nie tak. Oficjalnie to najfajniejszy strych w historii. Można tu mieszkać. No, nie na długo. Panie Poltku, zobacz, co znalazłam. Kim jesteś?
A Alu, coś nie tak? Myślę, że królowa nie zaginęła. A, to naprawdę ona. Musimy ją znaleźć. O. No. No. To jesteśmy gotowi na film? O. A. To nie wygląda jak telewizor. Ale jakiś znajdę. Den-deren, pif paf paf. Den-deren. Hihi. Den-deren. Aha. Paf paf. Piu-piu. Asa. Nie. To jest to, czego potrzebuję. Nie. Nikt nie może mnie tak zobaczyć. Nawet nie zauważy różnicy. No to miłego seansu. Aha. To też jest puste. Zgadza się. Ochroniarz wie wszystko. Czy ty śpisz? Kto śpi? Ja nie śpię. Nic mi nie jest. Wszystko jest pod kontrolą. Wygląda na to, że zaginęła królowa szkoły. Nie martw się, mam wszystko nagrane. No to ruszamy. Myślę, że obraz jest zamrożony. Czy telewizor został skradziony? Czy to są żarty? Zawsze tak śpisz w pracy. Dokąd idziesz? Jeszcze nie skończyłem. Teraz jestem pewna, że nie zaginęła. A więc tak siedziałem. Ale to... Brawo. Co będzie w następnym odcinku? Zobaczmy. O nie, koniec. Miałam jeszcze puszkę. Nie. Ostatnie krople. To już koniec. Muszę coś znaleźć. Nie. Nie. Tu też nie. Chyba skończyłam już wszystko. Już postanowione, potrzebuję jedzenia. Zaginęła. To nic. To nic. Co to za szminka? Jest bardzo ładna. Louis Vuitton. Lusiu? Super. Czy pójdziesz ze mną na randkę? Z tobą. Na randkę. Nie, oczywiście, że nie. Smacznego. Dziękuję.
Mogę się dosiąść? Muszę natychmiast zajeść stres. No dobrze. Wezmę jeszcze trochę. To nie wystarczy. No to ruszamy. Bez jedzenia. Bez królowej. Coś jest nie tak. Puste. Co to jest? O, czas się wydostać. Nikogo. Halo? Cześć. Czy ty jesteś tą, co... Tą... No właśnie tą. Nie. Nie. Cicho, słyszę coś. Nie widziałaś mnie, jasne? Niczego nie rozumiem. Pomocy! Nie płacz, no! Nie płaczę. To była ona! Ona tu była! To była ona! Kto? To! Królowa szkoły! Wiedziałam! Nie może być! Musimy ją znaleźć! Tak. Dalej jestem głodny! Mam tego dosyć! Tego też mam dosyć! Lusia jest naj i wielbi ją kraj! Nie! Czas na imprezę! Na upał, pał, rapa, pał, wow, wow. Chciałabym zaprosić moje koleżanki. Ale mogę słuchać swojej muzy. Coś nie tak? A może to? Aby znaleźć królową szkoły, musisz myśleć jak królowa szkoły. O, jestem królową szkoły! Jestem królową szkoły! Jestem taka piękna, taka popularna! Ryśku, przestań! Miałem pomysł! Królowa szkoły się na to nabierze! Ha. Chodźmy! Nic nie pomieszałaś, prawda? Przepraszam. Przepraszam. Wow. No dalej. Mam cię. Mam cię! To nie ona. Nie. Panno Melciu, nie dotykaj niczego, co nie jest twoje. Nie potrzebuję tego. Potrzebujemy więcej czasu. Teraz moja kolej. Mam.
Mam ciebie dosyć! Nie śpię, nie śpię. Pobudka! Pobudka! Co tak stoicie? Tylko sprzątam. Ale to nie jest twoja korona. Tak. Aha. Jasne, że nie jest moja. Po co mi to? Weź to sobie. Muszę coś wymyślić. Tak. Kawał się udał. Lepsze niż jakakolwiek impreza. Na. Sprawdziliście strych? Nie. O nie. Nie. Muszę odwrócić ich uwagę. Halo? Chcę pizzę. Musimy znaleźć klucze do strychu. Gdzie mogą być? Dostawa pizzy dla dyrektora. Ja nic nie zamawiałem. Cóż, w takim razie to prezent. Tak, pizza. Po prostu robiłem się głodny. Możesz mi powiedzieć, gdzie jest strych? O, tam. O, tu jest. To podejrzane. Ciekawe, kto tam jest. Pizza. Nareszcie cię znalazłam. Brawo! Cicho. No, chyba powinnam już iść. No to do jutra. A królową szkoły jest... Koza z nosa. Koza z nosa. Co to za hałas? A gdzie ona jest? Jest! Co? Nowa królowa szkoły? Jest! Cóż, ja... Ja im pokażę. Jest! To ja! Ja! Udało się! Kim jesteś? Idź sobie! Jestem Lucia! Ona nie istnieje! Ona już! Ona nie! Ona już! Jeśli mi nie wierzysz, spójrz! Widzicie, mówiłam! Jestem królową szkoły! To ona! To ona zostawiła mnie! Tak bardzo brakowało mi popularności. Wszystko w porządku, ale teraz musisz odpracować wszystkie nieobecności. Nie. Tak.